Cześć. Mamy sobotni poranek. Pogoda jest dosyć ciekawa, zapowiada się ładny dzień, ale jest dosyć zimno. W zasadzie można było nie wychodzić z łóżka, a ja mimo to jestem w lesie. Wszystko za sprawą akcji sprzątania przez rowerzystów Koziej Góry, a dokładniej okolic tras Enduro Trails, zorganizowanej przez Bike Stacja Kozioła z Bystra. Wiadomo, podjeżdżanie na trzeźwo nie ma sensu. To, że jakieś drzewo zapuściło bardzo dziwne korzenie. Jest tego więcej. Tutaj też. Albo będą robić oświetlenie na podjeździe. W pewnej reklamie ograniczenia i limity nie interesują mnie. W zasadzie robota zrobiona. Doszedłem na samą górę, teraz schodzę do Bystrej, do Bike Stacji Kozioła. Zostało mi jeszcze jakieś pół worka, więc po drodze oczywiście jak tylko jakieś śmieci się natrafią, to będę je zbierał dalej. Nie będzie tak, że oleję temat i będę schodził najszybciej jak się da. Jak widać na Twisterze jest trochę więcej śmieci. Po lewej jest worek z Twistera, po prawej mój, a jesteśmy za równią. Czyli do końca Twistera jeszcze daleko, nawet do Beskidi jeszcze daleko tak naprawdę. Trasy posprzątane. Ogólnie mam poczucie dobrze spędzonego dnia, w zasadzie poranka i przedpołudnia. I zrobienia czegoś pożytecznego. To fajne, na pewno wielka piona dla Bike Stacji Kozioła za całą inicjatywę i za chęć podjęcia się czegoś takiego. Na pewno było to fajne odczucie, uczucie móc wpłynąć w jakikolwiek sposób na samopoczucie rowerzystów, turystów i tak dalej. Zrobienie czegoś po prostu fajnego dla nas. Nie kopię tras, nie sprzątam. Nie grabię liści, do tej pory przynajmniej, więc fajnie, że chociaż w ten sposób mogłem dołożyć swoją własną cegiełkę do porządku ogólnie na Enduro Trails. Chociaż nie ukrywam, że mam świadomość, że na pewno znajdą się i tacy ludzie, którzy wyjdą z założenia, że skoro my sprzątamy i robimy to z własnej nieprzymuszonej woli, to oni mogą sobie dowoli śmiecić, bo przecież przyjdziemy i posprzątamy. Oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co u nas słychać, to gorąco Was zachęcam do śledzenia naszego fanpage'a, odwiedzin na blogu, linki tradycyjnie jak zawsze będą w opisie pod filmem, a także do subskrybowania, strasznie trudne słowo, do subskrybowania tego kanału na YouTubie. Więcej filmów już wkrótce, idzie wiosna. Zaczyna się sezon już taki prawdziwy, więc na pewno tych filmów będzie coraz więcej.